Cześć, witajcie. Z tej strony Husiek, witajcie w kolejnym odcinku Simsów i słuchajcie, zdarzyła się pewna draka. Musiałem przenieść rodzinkę, a raczej stworzyć ją w zasadzie na nowo. Coś mi się pomieszało w ostatnim zapisie. I przez to ogólnie utraciły mi się osoby, raczej osoby z rodziny. I musiałem po prostu stworzyć na nowo. Dobrze, miałem po prostu kopię tych simów, więc są ponownie. No i cóż. Oczywiście ma nowy dom, jak widzicie. I żarcie na podłodze, what the fuck. Żarcie w łazience. Nowy dom, troszeczkę większy dom. Ogólnie ten pokój dobudowałem, bo tego pokoju nie było, to była taka weranda, czy taki bardziej ogródek. No i sobie to dobudowałem i mamy tutaj salon. Salon, jak widać, na razie nie jest jakoś specjalnie ekstra urządzony, ale myślę, że wystarczy. Trochę kasy miałem, bo sprzedałem z tamtej parceli. Jakoś nie wiem, czy to był błąd, czy coś. Stworzyłem kopię tej rodziny, która teraz była. Dostałem tam jakąś pewną pulę kwoty. Plus to, co sprzedałem z tamtego domu. I było takie, what the fuck? No ale dzięki temu udało mi się po prostu wyposażyć ten domek całkiem spoko. Tak jak mówię, wprowadziłem trochę poprawek tutaj, te mi pasują, wymieniłem okna, pomalowałem ściany, tutaj tą kuchnię troszeczkę poszerzyłem, bo domyślnie jest troszeczkę mniejsza. No i działa jak działa, jest ok. Dobra, pasuje posprzątać stary ciasto. No tak, bo wczoraj był ślub jeszcze. Ktoś puka. A, nasza sąsiadka. Zaprosz do środka. Musi do niej wychodzić na zewnątrz, żeby... Aha, przyszły mi rachunki. Rachunków nie wiem, skąd się wzięło na 1470 simoleonów, ale dobra. I ogólnie muszę zaczynać niestety całą karierę pracową od nowa. Niestety. Zepsute sprzątnie. To jest do tego, to do lodówki, panie. Tort. Jakość w porządku. W zasadzie to też sprzątni, nie będziemy tego jedli. Sprzątni. To też sprzątni. Co on taki nie swój? Aha, brak energii i głodny. To jest ok, chyba, nie? Wspaniałe naleśniki. Odłóż. Mamy coś gdzieś jeszcze? Chyba nie. Brakuje mi, wiecie co? Konsoli do gier tutaj. No ale niestety. Nie ma. Nie ma dostępnej jeszcze. Czy talerz był gdzieś na polku? Zwątpiłem. Dobra. Okej, okay, i później sobie walniesz kawę. Że to nie wygląda apetycznie. Ciasto, że niby jest w porządku, ale wygląda tak niezbyt. Okej, okay. Bawi się na naszym kompie. Wiesz co? To sobie śpi. Po tym trzeba będzie ją wykąpciusiać. Gdzie on z tym idzie? Okej, okay, a tu ja nie mam świetnika zwykłego. O, jasna pała, nie mam świetnika. Ups. Tu łazienki, pralni. Chodnikowy. Co to jest? Bezdotykowy śmietnik nano.
Myślę, że będzie ok, nie? Jak sobie tak ustawimy tutaj. Bo zgodnie z siatką. Nie, bliżej. Jakby ktoś nie wiedział, czym się można wysłużyć tak, że może kłaść gdzie bądź, a nie trzymać się siatki, to wciskamy po prostu Alt. Dawniej w Sims 3 trzeba było wpisać kod, a tutaj jednak mamy dostępne od razu. Okej. No, fajny świetnik, nie powiem. Ej, to też sprzątnij. O, sorry, nie ty. Z czemu raz myję coś w łazience, a raz myję coś w kuchni? What the fuck? I pewnie pójdzie do łazienki. A, jednak nie. O, śmietnik. Wow, dobre. I co, pewnie teraz pójdzie spać, oczywiście. Ty już masz trochę tej energii, więc może weź ten prysznic i pasuje coś ugotować. Może być makaron z serem, kurczę, wszędzie to samo. Dobra, niech będzie tost z serem. A następnie pasuje. Gdzie mam książki? Gdzieś tu książki były. No dokładnie. Czytaj, co mamy? Czekajcie. Igrzyska obżerstwa. Bardziej mi chodzi o, kurczę, coś takiego jak... dobra, widzę, że nie ma. To trzeba będzie kupić książki. Kulinarnia. Dla dzieci, fantazy, umiejętności, bym powiedział. Dokładnie. Charyzma, fitness, gitara, gotowanie. Dokładnie. Tom pierwszy, tom drugi, tom trzeci. Okej, gry wideo. Okej, to będzie później. Komedia, logika, majsterkowanie, malowanie, miksologia. Najlepsze napoje. Weźmiemy sobie, kupić też. Co tak pachnie? Ile? 2500 za książkę? Nie. Nauki kosmiczne, to też by nam się przydało. Okrutnictwo, pianino, programowanie. Też by nam się przydało. Dobra, też weźmiemy programowanie. Skrzypce, wykwintne gotowanie. O Boże, ile tych jest tutaj książek o gotowaniu. Kurczę, też bym kupił, ale mam 8000. Dobra, na razie 1500 tak wydam. Dobra, twoje wyposażenie. Ty, no bez jaj. A jak to mogę sprzedać? A jest. Ty, nauki kosmiczne, czyli to coś takiego miałem? LOL. Da się to zaznaczyć wszystko. Jak się nie da. Ale musimy trochę tych książek sprzedać. Zostawię sobie takie bardziej ważniejsze książki, poradniki, nie poradniki, właśnie te, to co nam się przyda do czytania, a nie jakieś pierdoły. W sobie przypadku to sobie może, to sobie zostawimy tylko. I koniec, dobra. Okej, czyli tak, nauki kosmiczne, tom pierwszy, tom drugi, a gdzie są nauki kosmiczne, tom trzeci? Faken. Programowanie. Tom trzeci. Tom pierwszy. To jest tom drugi. Tom trzeci.
Miksologia, czyli te napoje. O cholera. Wiecie co, tak się zastanawiam, może byśmy kupili większą... Gdzie jest gabinet? Bo to chyba w gabinecie jest jedzalnia, gabinet dokładnie. Spawa. Kurczę, skąd mogę wiedzieć, która? To wygląda mi na przykład na dużą ilość. Oh my god. No nie, bo wtedy nie wiedziemy, to nie wiem. Musi być coś mniejszego. Dobra, zobaczmy w takim razie. Wow. Czekajcie, czekajcie, tu mamy. Tu mamy nasze, tak? To do sprzedania. Bo oczywiście tutaj dostajemy też książki jakieś. Ale kurde, książki są... Kupujemy drogo, a sprzedajemy tanio. Za Simoleona. Dobra, to też i to. Okej, gotowanie. Jeszcze sobie przesuwam. To do sprzedania. I ustawimy sobie jakoś w miarę to sensownie. Dobra, gotowanie. Nauki kosmiczne. Nauki kosmiczne, okej. Później będzie programowanie. Tom drugi, tom trzeci. Później jest miksologia. Następnie jest gotujemy. Tak, to jest tom drugi. I tom trzeci. Chociaż może jednak się mieści. Dobra. Chilo Pinive Baima. Piguna. Nauki kosmiczne, część druga. Nauki kosmiczne, okej. I co, w zasadzie teraz mógłbym na przykład to sprzedać, tak? Okej, jest git. Kolekcja rodziny. O! Dobra, nie mam za bardzo nic. Dobra kobieta, ucz się gotować. Czytaj. Gotowanie, tom pierwszy. Ten dalej śpi. Ile on jeszcze będzie spał? Chociaż już myślę na energię. Jakoś w miarę. To gotuj. Tost z serem też zjedz. I też będziesz się uczył gotować, bo... Nie czytaj coś, tylko czytaj... Dokładnie ci powiem. Dokładnie to samo. Bo inaczej się chyba nie da, żeby oni ogarnęli jakieś lepsze żarcie. Ewentualnie możemy oglądać kanał kulinarny, nie? Zobaczy, muszę podjąć znowu karierę na nowo. Więc to przed... W trakcie raczej gotowania. A kurczę, tutaj jeszcze będzie to... A właśnie, tak zmieniłem sobie imię, nazwisko. Jestem Husiek Dyrt Lubiący. Dobra, wcześniej byliśmy kim? Guru Techniki. Okej. Okay. A tu jest Majagi Dyrt Lubiąca. Come on.
Co to znaczy? Su-su. O Boże, oni mają tosty. No, gdzie... Dobra, kariera. I tutaj weźmiemy standardowo astronauta. Skit. Dobra, we wtorek do pracy. Teraz idzie po książkę. Tak, bardzo dobrze. Ojojoj. Jej się coś chce. Dobra, to sobie... O, siekaj po mistrzowsku. Ciekawe, ciekawe jak kobitka sieka po mistrzowsku, bo facet siusia jak lama. Czyli... Uwaga. No, faktycznie po mistrzowsku. No jo, ale sprzątnij to i zajmij się czytaniem. Gotowania, tom drugi. Oczywiście tom pierwszy zajęty. No i to trzeba będzie wyczyścić od razu ten. Tylko to fajnie lustro wygląda. Wow. Okej. Czytaj, 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 ucz się. Związki. Dobrze, nie radzieckie. Gdzie to są? O! Ale patrzcie. Tablet, wow. Skąd mi się wziął tablet? Ale dobra, niech będzie. Umiejętności, charyzma, gotowanie, poziom pierwszy, widzicie? Kompletne w 59%, cholera. Ciebie jak tam? Lepsze ma gotowanie od ciebie, kurde. Ej, 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 ej. Czytaj, czytaj, czytaj jeszcze. Zaczęliśmy już drugi poziom. Yeah! Nowy poziom gotowania. Fuck, jest. Dobra, jak tam twoje potrzeby? A ty nie masz zbytnio potrzeb. Oglądaj kanał kulinarny. Idź się uczyć. O, to przew z Piotrkiem Ogińskim. To on? Dobra, bardzo dobrze, niech się uczy, niech się uczy. Kurczę, żeby tak szybko leciały. No! Gdzie ona polazła? Dziewczyno, oglądaj kanał, ale kulinarny. Dokładnie. Aha, fajnie się, fajnie ogląda. Telefonik i heja. O, honganko? O, tak. Okej. Muszka Harpenej. Muszka? Dobra, a... Człowieku, jak tam twoje umiejętności, co? Gotowanie dalej pierwszy poziom. Czytcie normalnie. Czytaj. Gdzie jest książka? Gotowanie tom... Pierwszy. To będzie tom pierwszy. Przeczytaj. Nie, ty nie. Sorry.
To będziesz czytał, dokładnie. Gotowanie, tom pierwszy. Ucz się. Dobra, w takim razie, gdzie jest gotowanie, tom drugi? Nie wiem, że u niego w wyposażeniu? Nie. Otwórz. Gotowanie, tom trzeci. Ale gdzie jest w takim razie tom drugi? LOL. No, posiali książkę, no świetnie. Ale jaja, no. To jakieś żarcie leży. LOL. No lol. A re-nuck. Aby ja. Tak, dobra. Ty chłopie, a ty o której do pracy idziesz? Za 3 godziny, a ty dziewczyno? Za 9 minut. To nie tablet, tylko hello. Podejdź tutaj. Czas iść do pracy, do roboty. Okej, okay, Maja jest w pracy. A my jeszcze chwileczkę. Dobra, co ty tam potrzebujesz do tej w ogóle pracy, żeby osiągnąć? Graj w gry wideo przez 4 godziny. Dobra, idź sobie zagrać. Zawsze to jakoś ci czas zleci. Aha, jesteś głodny, o kurcze. Ach, chrzanić twój głód. Dobra, chyba koniec grania teraz będzie. Ocena zaliczająca. Majek ma jutro ważny egzamin z kosmicznej geografii. O kurcze. Zakuwaj. Chłopcze, do pracy. Okej. Okay. Chyba niech pracują normalnie. To jest pierwszy dzień pracy, więc mogą sobie popracować w miarę normalnie. 234, ok. Szkoda, mi nie pokazuje, do której jesteśmy w pracy. Zarób 1000, kup sztalugę. Nie chcę. Obejmij kogoś. Dobra. Więcej opcji. Romantycznie. Obejmij. Jak wróci z pracy, to ją obejmie. Chyba do 19 pracuje, z tego co pamiętam. No i poszła spać. Ok, czyli do 18 jednak. Ok, on ma ją objąć. No przecież obejmij. No tu coś tak na zielono. No idź! Ja pierdzielę. Nie, no kurczę, przecież to. Dobra, jak minął dzień? Więcej, przyjaźnie. Co, nie mogę zapytać, jak minął dzień? Zapytaj, jak minął dzień. Zapytaj, jak minął dzień. Ej, yo! Obudź. Kurczę, nie śpi dziewczyno.
No ja pierdykam, to aż taka padnięta jest. O, a kto zakuwa do egzaminu? Dobra, chłopie, idźcie wyprysznicować, skorzystać. Walnąć sobie kawę i ugotować coś. Dobra, mamy coś nowego? Nic się nie nauczył, kurczę. Tyle. Aha, bo mamy chyba poziom pierwszy tej umiejętności, tak? Zaraz zobaczymy, jak tam nasze umiejętności gotowania. Tak, poziom pierwszy. Płatki zbożowe. Sprzątnij. Czytaj. Gotowanie tą drugi. On jakoś się znalazł. Okej. Okay. Może coś ugotujemy na drugim poziomie. Dobra. Się, ucz, 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 ucz. Co, 89% i poszedł spać. Aby go czyściło. Zsiadłym mlekiem. Dobra, niech się wyśpił. Oh my god. On dalej głodny jest, no. Przeczytaj tą drugie. Nie swój, nie swój. No to idź skorzystać dokładnie. I ty coś gotuj. Może możesz gotować coś lepszego? Jest, tak. Jajka na toście. Chipsy, kanapka z bekonem. Ryba taco. O, ryba taco. Weź, chłopie, ogarnij ten drugi poziom, bo zawsze to więcej żarcia. No, Jesus, oglądaj kanał kulinarny, bo na tym najszybciej. No to mamy dalej 89%. What the fuck? Chyba, że my już tą książkę czytaliśmy, to może dlatego. To włącz sobie ten kanał zakichany i oglądaj. Bo na tym idzie najszybciej. 90. 91. Ta kobitka Maja szybciej jakoś jest pojętna do tych rzeczy. Patrz, będziesz miał drugi poziom, takie żarełko sobie zrobisz. No come on. Jeszcze 5% i mamy drugi poziom. Pójdziemy sobie zrobić to samo. Czy będzie pokazać w gry wideo jeszcze później? A to jak zjemy? Już 97. Nie, wiecie co to jest? To jest ten... Hell's Kitchen, tak, z Piotrkiem Ogińskim. Okej, okay, i nowy poziom, nowy poziom? Yeah! Nice, dobra. Gotuj. Kanapka z bekonem. Ty zjesz to. Coś ci się tu jeszcze chce? No poza tym to nic. A ty coś chcesz? Dobra, to skozystas i weźmiesz prysznic. No, widzę, że tak sobie strasznie radzi, że... Aha, jebs. O, masakra. Dobra, w końcu jedzenie, nie? Pięknie.
Okej. Kurczę, też ta cenzura, nie? Co my tu mamy? Zadzwoń do kogoś. Jak minął dzień, okej. To jak wyjdzie spod prysznica, to go zapytamy, jak minął dzień. Ogólnie jest 6 już, mamy za niedługo do pracy. A, my musimy się entuzjazmować kosmosem. To może graj w gry. A czekajcie, możemy zadzwonić, poznać kogoś nowego, przyjaźnić się z kimś, kup zabawkę. Możemy do kogoś zadzwonić i pogadać w tym kosmosie, rozmawiać z Zoloi. Aha, nie możemy. Ibiha Shinisi, Miss Blima, Gwinje Abimo, Gamarish Brihe, Akruz. Okej. Dobra, ludzie, zaraz do pracy. Hej, yo, yo. Do roboty. Drugi poziom, dobrze. Dobra. Maja poszła do pracy, ale z czymś jakaś taka nieswoja. Ale nie możemy teraz zobaczyć, co jej tam dokładnie. Ty, znowu ci się chce. Skorzystaj. Zakuwaj. Dobrze. Ty, już wystarczy ci gier wideo. Ty, do pracy, yo! Dobra. Okej. Okay. Potencjalnie zresztą rozmowa, choć się widzisz, że jest okej, okay, zacznij rozmowę. O kurczę. Shit. No to da ciała równie. Okej. Git. Mam jakąś pocztę albo coś? Nic nie ma. Okej, dobra. Zaraz wrócimy z pracy. Come on, szybciej. Tak myślę, co by tu jeszcze dodać może do tego domku. Jeżeli macie jakieś pomysły, to... to dajcie znać. O, teraz uciszaj. Dobra. Znakomita robota. Koleżanka tu jest. Dobra, zaproś do środka. Sorry, nie ty. Ty ją zaproś do środka. Ej, bo sobie pójdzie. Dobra. Niech ona wejdzie. No wchodź. I okej, okay, mamy coś takiego jak... przyjaźnie? Tak, kosmosem. Pogadać sobie. A wciąż ten nowy teleskop? Zorps! Aha, okej. Okay. Nie, wolę grać na komputerze. Komputer to moje całe życie, tak. Kapuje. Ja tam wolę sobie poodkurzać czasami. Wiesz, odkurzać. Pojebana. Albo później lubię pomalować ściany. Wiesz, farbki i te sprawy. Pędzel. O mój Boże. A mój mąż wrócił. Wiecie co, jestem głodna.
Veruda. Mnie śmierdzą buty. Lumbic Jarl. Fenib Nitva. Dostajesz raz w pysk. Skuma. Nibs. Ja tam wolę pieniądze. Ja nie lubię much. Muchy są fe. Można sobie pograć w muchę. Jest taka gra, mucha. Ja tam na muchy jadę czołgiem. A później popijam czarną wodą. Z puszki oczywiście. Ja bym się napił kawy. Oj, chce mi się spać. Tak bym poszedł spać. Kupiłem sobie nową komodę, wiesz? Na ciuszki. I różne moje szpargały. A później przyszła lama. I ta lama była taka lamiasta. Ja bym tą lamę przejechała samochodem. Co za kretynka! Ostatnio kupiłam sobie nową maseczkę na moją twarz. Na twoją twarz to dobra jest komoda. Moja komoda. Ja tam wolę się iść przespać. Ja też. Dobra ludzie, cóż, kończymy dzisiejszy odcinek, także jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz na dole i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, no i pa, pa.